Siema, siema, jestem Ryan Gplay i dzisiaj mam dla was taką bardzo fajną informację, ponieważ dzisiaj o godzinie 18 na Mudhubie pokaże się Kolonia, PC tylko. Konsolowcy, nie martwcie się, oczywiście o was pamiętam cały czas i będę o was walczył. Niestety jednak po świętach, bo właściwie za jakiś czas wyjeżdżam do rodzinki na święta, więc nie będziemy przy komputerze. Ale po świętach oczywiście obiecuję, że będę was walczył i na konsolę mapa się również pokaże, więc się nie martwcie. Co do PC-tów, dzisiaj pogracie już na mapie, więc super, o 18. Od 16 zapraszam na streama na Twitcha, bo tam wszystko oczywiście będziemy sobie gadać, opowiadać co, jak to było i tak dalej. No i też może będę odpowiadał na wasze pytania odnośnie mapy jeszcze tuż przed premierą. Więc fajnie, żebyście się po prostu dzisiaj zgromadzili na tym Twitchu razem ze mną. Będziemy sobie to celebrować. Walczyłem do samego końca ogólnie, jeżeli chodzi o konsolę. I niestety, tak, jeżeli dzisiaj mapa nie wyjdzie na wszystkie platformy, to wydajemy tylko na PC, nie? No i odesłali znowu błędy z shaderami i o dziwo co chwilę dostaje inne błędy, ale nie szło to już, nie? To się po prostu poprawi później. Powiedziałem sobie, jeżeli do dzisiaj nie zostanie poprawiona mapa, znaczy nie zostanie wydana mapa na wszystkie platformy, to wydaje tylko na PC, więc no dziś na PC tylko w takim razie. Chcę, żeby wszyscy byli w miarę szczęśliwi i chociaż jedna grupa mogła zagrać, ale konsolowcy, z drugiej strony pomyślcie sobie tak, no Riot was może i tam nie oszukał w sumie, bo nie obiecałem mapy wam przed świętami, obiecałem wam to, że będę się starał, żeby była. Starałem się naprawdę bardzo mocno, dzisiaj jak to nagrałem jest wcześniej rano właściwie i właśnie się zacząłem raport, no i mówię, okej, w takim razie poproszę tylko wydanie na PC-te, nie? No, więc z drugiej strony właśnie też konsole pomyślcie sobie w ten sposób, że PC-ty za was przedstawią mapy, zobaczą co w niej jest jednak, napiszą mi o tym i wy właściwie na konsole od razu znajdziecie poprawkę mapy z tymi wszystkimi bugfixami, które muszą i tak wyjść po prostu później, nie? Więc tak naprawdę tylko PC-ty zrobią sobie update mapy, poprawiące jakieś tam mikrobłędy, bo na pewno jakieś są jeszcze, pewnie nieraz mi o tym przypomnicie, nie? Przypomnijcie, no. A wy od razu dostaniecie mapę gotową, poprawioną, więc proszę się martwić. I co? Ogólnie zapraszam na Twitcha. Jeżeli ktoś jeszcze nie oglądał tych streamów, to tam warto sobie followa już teraz, żeby dostać po prostu ode mnie o tym streamie. Dobra, to chyba tyle, nie chcę wam więcej zabierać czasu. Widzimy się, to jest taka krótka informacja, więc ostatni raz przypomnę. Dzisiaj PC 18, start o 16. Konsole po świętach, więc się nie martwcie. No cóż, życzę wam miłego dnia i widzimy się po południu, nie? Także zapraszam na Twitcha, trzymajcie się, no i cześć, pozdrawiam.